Ale ja mam wam dzisiaj fajną rzecz do pokazania. Wszyscy będziecie chcieli mieć ten gadżet. Dzień dobry. To, że Waterjet potrafi przebić każdy materiał i wyciąć każdy kształt, to już chyba wiedzą wszyscy. No, ci co nie wiedzą, to właśnie w tej chwili się dowiedzieli. Ale najczęściej padające pytanie to co konkretnie może ta maszyna? Na tym kanale postanowimy odpowiedzieć na to jedno fundamentalne pytanie. Ale po co mi taki Waterjet? Chciałbym wam zaprezentować naszą propozycję dla osób, które lubią ogień. Lubią ogniska, lubią grillować. Ale zacznijmy od początku. W biurze pojawił się pomysł. Chłopaki, a może zrobimy palenisko, ruszt ogrodowy? I ja klasycznie, róbmy to. No to w starym stylu biorę karton i zaczynam wycinać różne kształty, aby przygotować prototyp, który zostanie wymierzony, narysowany i wycięty. Męczę się z tymi kartonami, w ogóle mi nie wychodziło. W ogóle mi to nie wyszło. Ale na szczęście za moimi plecami nasz serdeczny kolega Roman, który jest obeznany w tych wszystkich programach graficznych. I to bodajże był AutoCAD. Zaprojektował palenisko. Założenie było proste. Chcieliśmy, aby to palenisko nie było w żaden sposób skręcane. W takiej formie, w jakiej wyciągniemy z maszyny, jest gotowy do użycia. No i wycięliśmy prototyp. Oto nasz prototyp. Cztery blaszki. Zanim wam pokażę technicznie, jak to wygląda, jak on się składa, już przeprowadziłem pierwsze próby ognia. Rozpaliłem ogień, palony drewkiem i zrobiłem szaszłyczki. Szaszłyczki, pycha, przepis to jakie warzywa macie, to nabijacie na patyk i na ogień, panie. Z technicznego punktu widzenia są to cztery blaszki, które są w takim samym kształcie takiego trójkąta. Jedna taka, tutaj niektóre ma takie wycięcia. Tutaj tak to wygląda na dole. Tutaj widzimy dziureczki, które odpowiadają za doprowadzanie tlenu do paleniska i wierzchni ruszt, kratka. Jak to wszystko złożyć? Nic prostszego. Element w element. Te dziurki pozwalają nam na złożenie tego wszystkiego w całość. Proszę bardzo, tutaj specjalnie, jak widzicie, jest tak nacięte, nie w taki sam sposób, jak tutaj widzicie, są jakby te same elementy, jakby te same wycięcia, tutaj są takie. I składa się to jedno w drugie. Tutaj pyk, tutaj nachodzi nam, tutaj wchodzi w tą szparkę, pyk, 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 złożone. I na wierzch przychodzi nam ruszt. Tak się prezentuje to palenisko. Dla pomysłodawcy odcinka wycięliśmy taki ruszt w rozmiarze XXXL. Taki typowy, ogrodowy, duży ruszt, palenisko, zwał jak zwał. Zobaczcie, jaka duża, duża krata, na którą możecie rzucić kawałek steka lub jakieś warzywa i zgrillować lub po prostu rozpalić sobie ogień nastrojowo, wyborowo. Proszę bardzo, a oto porównanie, wersja prototypowa, jaka malutka, do wersji ogrodowej. Cudeńko, cudeńko. Najlepsze w tym wszystkim jest to, tak jak już wspominałem prędzej, nie potrzeba żadnych śrubek, aby to złożyć. Pyk. Raz, dwa, trzy. I złożone. Można jechać do domu. Te palenisko będę jeszcze testował jakiś czas. Chcę sprawdzić, jak sobie poradzi w boju w lesie, rozpalając na nim ogień. Na tą chwilę jestem zauroczony prostotą tego projektu. Jeżeli macie jakiś pomysł, co możemy jeszcze wyciąć, dajcie znać w komentarzu. I tyle.
tym akcentem żegnam się z wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!